Cześć wam, dzisiaj ja jest Wizu Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Dungeon of the Endless, w serii, która zwie się Indycover View. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, zazwyczaj indyczkami, aczkolwiek nie zawsze, które to pojawiają się za darmo do przygarnięcia na Steamie. I ten tytuł możecie odebrać do jutra, czyli do 27 do godziny plus minus 20, więc za dużo czasu nie zostało, klikajcie, łapcie i przygarniajcie, przypisujcie do konta, bo po przypisaniu do konta waszego Steamowego pozostaje już na zawsze dla was na tym koncie do ogrania, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to jest dobry moment, żeby kliknąć i odebrać. Jeżeli chodzi o serię Endless, to jest tego znacznie więcej, z tym, że no prawie wszystkie gry są płatne w tym momencie, więc Z czym się je? Dungeon of the Endless. Jest to gra, która wyszła w październiku 2014 roku, producentem jest Amplitude Studios, wydawcą jest Sega. Jest raczej pozytywnie odbierana, może zacznijmy odwrotnie niż zazwyczaj. Wszystkie recenzje są bardzo pozytywne, 12 136 ich jest, czyli całkiem nieźle, no jak na tytuł z 2014 roku indyczek nie jest najgorzej. Ostatnie recenzje są raczej mieszane, jest ich 301 i problem z tą grą jest taki, że ona celuje do bardzo konkretnego, bardzo wybiórczego odbiorcy i kiedy została rzucona za darmo dla ludzi, którzy nie są tego typu tytułami zainteresowani na dzień dobry, to są bardzo sfrustrowani doświadczeniem z tym tytułem, do tego przejdziemy za moment. Jeżeli chodzi o DLC, to jest tego troszkę do wyboru, macie tutaj wrogów klejone, ale jest 7 różnych rzeczy, z czego tylko soundtrack jest w promocji, dwie rzeczy, czyli Deep Freeze Addon oraz Rescue Team Addon są za 7,19, to znaczy 7,19 zł, a cała reszta jest za darmo, więc dużo DLC za friko macie do przygarnięcia, bo są permanentnie za darmo. Jeżeli chodzi o to, kim i z czym, to mamy do wyboru kilka postaci, jeszcze więcej postaci do odblokowania. Przeskakując do fabuły, rozbijamy się na obcej planecie, składamy drużynę, która no wylądowała i próbuje przetrwać. Przeskakując dalej do grywalności, bo ani fabuła, ani kim i z czym tutaj za bardzo nie ciągnie tematu do przodu, to grywalność to jest połączenie takiego dungeon crawlera, gdzie przebijamy się przez hordy przeciwników, połączonego z tower defense'em. Stawiamy wieżyczki, które klepią do wrogów oraz mamy różne surowce do wydobycia, więc stawiamy odpowiednie te cuszki takie do wydobywania surowców, żeby stać nas było na rozwijanie coraz mocniejszych, coraz lepszych rzeczy, więc jeżeli chodzi o grywalność, to jest taki mocniej tower defense, troszkę słabiej eksploracja, trzeba uważać na swoich bohaterów, gierka jest mało intuicyjna, przychodząc do tego może troszeczkę. W tej grze bardzo mało rzeczy jest wytłumaczonych. Tutorial mówi wam praktycznie nic, jest bardzo źle zorganizowane. Nie pomaga tutaj dodatkowo to, że gierka jest w ślicznym pixelarcie, a wszystkie informacje dodatkowo są pisane tak jakby z inną czcionką, z innymi rzeczami i wklejone na hama. Nie jest to najlepiej wytłumaczone. Przechodząc do sterowania klawiaturą i myszką, jak najbardziej tak, zahaczając o strefę wideo, mówiłem, pixelart cudowne. Jeżeli chodzi o strefę audio, też jest dobrze, całkiem ok. Jeżeli chodzi o bugi, bugami bym tego nie nazwał, ale ta gra ma swoje problemy. Obserwuję ją od dłuższego czasu, nigdy się na nią nie skusiłem. Dobrze, dali teraz za darmo, więc ja się cieszę. Bayer polega na tym, że jak chcecie wyjść z gry, to możecie wyjść z gry albo porzucić grę. Jest tam abandon, jeżeli klikniecie, to wam kasuje całą rozgrywkę, więc macie możliwość skasowania swojego save'a z perspektywy wychodzenia z gry. Okej. I jest dużo takich bardzo nieprzemyślanych rzeczy w tej grze, którymi wciąż bugami bym tego nie nazwał, ale boli. Boli bardzo. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, na plus strefa audio i wideo, sterowanie całkiem ok, chociaż to ciągłe mieszanie postaci lewo-prawo, bo postać nie do końca robi to, co chcecie i się miącha nie w tym kierunku, w którym myślicie, że się będzie miąchała, więc to tak neutralnie bym powiedział na minus. Straszny chaos i brak czystego, przejrzystego przekazu, co się w grze dzieje, co ten. To jest gra dla ludzi, którzy siedzą w tym klimacie, są nim zainteresowani i przyszli do tej gierki, przełkną to na początku i jak się zaadoptują, to gra jest świetna. Jeżeli dostajecie to za friko i chcecie spróbować czegoś lightowego wieczorem, to jest takie mam wrażenie, że tutorial zwodzi na manowce. Jeżeli chodzi o wymagania, to jak możecie się domyślić, zbyt wysokie one nie są. Minimalnie Windows Vista 7, 8 albo 8.1, procesor z taktowaniem 2,4 GHz na każdym z dwóch rdzeń, 2 GB RAM-u, karta graficzna taka jak Nvidia GeForce 8600 GT lub ekwiwalent, DirectX 9.0C zainstalowany, 700 MB wolnej przestrzeni na dysku, karta dźwiękowa kompatybilna z DirectXem 9 i monitor, który jest w stanie wyświetlić minimalnie grafikę 1280x720, czyli to jakby to HD, do którego skalowany jest pixel art. Jeżeli chodzi o zalecane, to tu się niewiele zmienia poza taktowaniem 3,3 GHz na rdzeń, taki jakiś Intel Core i5 na przykład, 4 GB RAM-u i karta graficzna taka jak Nvidia GeForce GTX 560 Ti, bardzo mile widziana. Poza tym większych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o wersje językowe, to macie interfejs i napisy po angielsku, francusku i niemiecku, język polski nie jest obsługiwany. A teraz chwila bez mojego monologu.
Reasumując, tytuł wygląda na bardzo ciekawy, aczkolwiek nie dla każdego, więc tutaj możecie się odbić od tego jak od ściany, mówię to z ręką na serduchu, bo ja planuję pograć troszkę dłużej, ale też z drugiej strony wiem, że jak się przemogę i troszkę dalej przebiję, to ja będę zachwycony, więc to jest gra dla takiego gościa jak ja. Życzę wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych darmówek do przygarnięcia, widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już za chwilę, już za momencik. Link macie na dole w przypiętym komentarzu do społeczności YouTube'owej, gdzie są linki do wszystkich darmówek. Miłego do następnego. Hej! Tyle, jesteście osą!